Kolejny dzień, kolejne nasze rekolekcyjne spotkanie. Prowadzi nas bardzo konkretny temat. Od zawierzenia w moc Boga do odwagi. Można powiedzieć, że dwa poprzednie spotkania były cudowne, były pełne nadziei. Oto najpierw ksiądz Dolindo, jego akt zawierzenia, ty się tym zajmi, bardzo mocne wskazanie, że mamy w pełni zaufać Panu Bogu i wtedy On będzie źródłem pokoju, będzie źródłem harmonii. Kolejne spotkanie to Liban i święty szarbel i ta masa cudów dokonywana przez Jego wstawiennictwo, które pokazują, że Pan Bóg działa w dzisiejszym świecie. Że Bóg jest ciągle obecny. Jesteśmy znów na polskiej ziemi. Chcemy spotkać Mariannę Biernacką. Dzisiejsza suwalszczyzna. Marianna urodziła się w roku 1888. Była mężatką, mąż Ludwik, rolnik, sześcioro dzieci. Jak na tamte czasy jej gospodarstwo, i gospodarstwo było bardzo duże 20 hektarów ziemi. I życie rozwijało się bardzo pięknie. Można powiedzieć wiejska Silanka. Ale przychodzi rok 1939. Syn Stanisław wtedy zawiera związek małżeński z Anną. I cóż, wybucha wojna. I można powiedzieć, że zaczyna się wojenna gehenna. Pełna niepokoju, pełna lęku, pełna tego wszystkiego, co można powiedzieć, człowieka niepokoi, co każe stawiać pytania o rzeczy najważniejsze. Przychodzi rok 1943. W miejscowości, gdzie mieszka Marianna ze swoim synem Stanisławem, partyzanci zabili niemieckiego żandarma. Drugi dzień przynosi to, co najgorsze. Lista 50 młodych, dorosłych osób, które zostaną aresztowane. I na tej liście znalazło się młode małżeństwo: Anna i Stanisław. Stanisław, syn Marianny. W tym czasie. To młode małżeństwo miało już dwulotnią córeczkę. Anna była w ósmym miesiącu ciąży. I kiedy Niemiec przyszedł do ich domu, żeby aresztować ją i jej męża, między Anną a Niemcem stanęła jej teściowa Marianna Biernacka. I zapytała się tego Niemca: Jakże? Ona tam pójdzie, przecież jest brzemienną. I zdecydowane stwierdzenie, pełne odwagi i pełne spokoju: Ja pójdę za nią. Niemiec zbaraniał, zapowietrzył się, a jak już się odpowietrzył, wyraził zgodę. Marianna i syn Stanisław zostali aresztowani. 13 lipca 1943 roku wydarzyło się to, co najgorsze. A co stało się, można powiedzieć cudownie, uratowaną Anną? Urodziła syna. Wprawdzie przeżył tylko rok, bo zmarł z powodu ciężkiej choroby. Przeżyła wojnę. I można powiedzieć, że żyła sobie i żywa. Jest rok 1999. Jan Paweł II beatyfikuje polskich męczenników okresu II wojny światowej. Anna jest na tej mszy świętej. Do dnia dzisiejszego zachowało się zdjęcie jak Przyjmuje komunię świętą z rąk Jana Pawła II. Anna dożyła pięknego wieku. Jest rok 2014. Do jej rodzinnej miejscowości, na weselne uroczystości, do swojej rodziny przyjechał niemiecki kapłan koptolicki, ksiądz Stefan. zwyczajny szafarz Eucharystii. W parafii Anny opowiedział mu historię Marianny Biernackiej. Opowiedział historię cudownie uratowanej Anny. Ów niemiecki kapłan zapragnął odwiedzić Annę. Anna wtedy była już bardzo słaba. 98 lat. Trudno się dziwić. Na tyle, na ile mogli pomodlili się, porozmawiali i ów niemiecki kapłan, ksiądz Stefan, udzielił jej Bożego błogosławieństwa. Okazało się, że było to ostatnie błogosławieństwo w jej życiu. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Jej tościowa Marianna Biernacka poszła na spotkanie wieczności z rąk niemieckiego żołnierza. A cudowna, cudownie uratowana jej synowa Anna poszła na spotkanie wieczności z błogosławieństwem niemieckiego kapłana. Moi drodzy, jak pierwszy raz usłyszałem tę historię, to doszedłem do takiego prostego wniosku: że jeżeli jakaś synowa chce żyć długo i szczęśliwie na tej ziemi, to musi mieć świętą teściową. I dalej, jeżeli jakaś teściowa tak bardzo kocha swoją synową, no to musi robić wszystko, aby każdego dnia zdobywać swoją osobistą świętość. Moi drodzy, błogosławiona Marianna Biernacka jest bardzo mocnym znakiem dla dzisiejszego człowieka. Nie tylko dla kobiet, ale dla każdego człowieka. I może zapytajmy się, na koniec tego spotkania z błogosławioną Marianą Biernacką. Czego ona nas uczy dzisiaj, w 2020 wieku? Mocny znak dla każdej kobiety. Jej heroizm, jej wielkość. A kiedy kobieta jest wielka? Czy wtedy, kiedy ma na sobie drogie ciuchy? Czy kiedy, kiedy ma dobrze zrobiony makijaż? Czy kobieta jest wtedy wielka, kiedy jest bizneswoman? Czy kobieta jest wtedy wielka, kiedy wysiada z porządnego, drogiego samochodu? Nie. Kobieta jest wtedy wielka, kiedy Bóg w niej żyje. Moi drodzy, to jest w przypadku każdego człowieka. Jeżeli człowiek żyje w bliskości Pana Boga, jest zdolny do wielkich rzeczy, do wielkiego dobra. Marianna Biernacka po aresztowaniu, kiedy przebywała w więzieniu, zapragnęła tylko jednej rzeczy: aby jej przysłano różaniec. Czyli, można powiedzieć, to modlitewne narzędzie, aby nie zapomnieć o kontakcie z Panem Bogiem. Druga rzecz, której uczy nas Marianna Biernacka, uczy nas konkretnej miłości bliźniego, wyrażonej w czynach. Przypomina nam, że w sercu chrześcijaństwa staje miłość, Bóg jest miłością. I że miłość, nie polega na pięknych deklaracjach, ale że miłość polega przede wszystkim na czynach. Już święty Jakub, apostoł, przypomina nam bardzo wyraźnie: wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Jej po prostu nie ma. Marianna dokonała konkretnego aktu miłości bliźniego oddała życie a co może być tym konkretnym aktem miłości dzisiaj moi drodzy myślę że to zabieganie które zostało wyhamowane przez koronawirusa ono rzuciło nas w objęcia naszych najbliższych można powiedzieć, że zostało wymuszone na nas to, abyśmy podarowali czas drugiemu człowiekowi. Zostało to dla nas wymuszone. Zobaczmy, jak bardzo często jesteśmy okradani z tego czasu pod płaszczykiem rzeczy konkretnych lub rzeczy koniecznych, ale to bardzo koniecznych. Jeszcze nie tak dawno byliśmy zasypywani całą masą propozycji. Musi zrobić to, musi zrobić tamto. A gdzie jest czas, który masz podarować drugiemu człowiekowi? To jest konkretny przejaw miłości bliźniego. I wreszcie trzecia rzecz, której uczy nas Marianna Biernacka, to odwaga. Do czego nam dzisiaj jest potrzebna odwaga? Przede wszystkim jest nam potrzebna odwaga, żeby być porządnym chrześcijaninem. Bycie chrześcijaninem to żadna nadzwyczajność. Bycie chrześcijaninem to jest norma. Mamy dziwne czasy, moi drodzy. Nie tylko z powodu koronawirusa, ale z powodu tego, że Dzisiaj trzeba mieć odwagę, aby być człowiekiem dobrym. Zobaczcie, jeżeli ktoś dokona jakiegoś dobrego, wyjątkowego czynu, to o tym się trąbi, o tym się mówi. A przecież to nie jest nic nadzwyczajnego. Bycie dobrym to jest nasza zwyczajność. Trzeba być odważnym, żeby być uczciwym. Bo ktoś ci mówi, no dzisiaj wszyscy kombinują. Trzeba być odważnym, aby być prawdomównym. I wreszcie trzeba być dzisiaj odważnym, żeby żyć normalnie. A co to znaczy żyć normalnie? Żyć normalnie to znaczy żyć po Bożemu. A dzisiaj, jakże w wielu sytuacjach, szczególnie poprzez media, Próbuje nam się przyzwyczaić do nienormalności. Nie, trzeba sobie jasno powiedzieć: normalnością jest życie po Bożemu. I właśnie Marianna Biernacka uczy nas takiej odwagi. Moi drodzy, kończymy nasze trzy rekolekcyjne spotkania. Był ksiądz Dolindo, i wezwanie do zawierzenia. Był święty szarbel, i wezwanie do tego, abyśmy autentycznie wierzyli w wszechmoc Bożego Działania. I była wreszcie Marianna Biernacka, która uczy nas odwagi w byciu prawdziwym chrześcijaninem. Od zawierzenia w moc Boga do odwagi.